No siema, kto chce dołączyć na dżihad ze mną, tutaj pójdziemy splądrować Jerozolimę, odbić dla Mahometa Wielkiego, a nie, sorry, nie ta strona. Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem znajomy Krucjat, to jest Medieval 2 Total War, kampania Crusaders. Jak oni będą mi takiego Mahometa z niewielką armią łucznikami obitymi wysyłać na Jerozolimę, to ja chyba ze śmiechu umrę, a nie z przerażenia. Także łapę górę, soczysty komentarz. Kontynuujemy naszą wyprawę po Ziemi Świętej. Ryszard Dwie Serce kontroluje swoją wędrówkę boso przez świat. Szukaj Tbilisi, tylko kurwa, nie wiem, gdzie jest to Tbilisi. Są tu jakieś drogi? Dróg jeszcze nie ma. Ale tu jest pól, Jezus, ile tu z rolnictwa hajsu będzie leciało. Patrzcie, wszędzie są pola. Okej, dobra. Więc tak. Zaatakują nas, bo oni muszą odpowiedzieć. Znaczy, oni nie muszą, ale odpowiedzą. No nie ma szans, żeby nie odpowiedzieli. Aha, mi nie stać na wieżyczkę. Gdzie jest obóz Benego Hill? Ruszysz. Kurde, trochę szkoda mi zostawiać dobre oddziały tutaj. Ale muszę coś tu zostawić. No zostaw tych panów. Będę chwilę. Okej. No i ruszysz przed siebie. To do kogo należy? Kufa należy. Ziemia Beni Halagów. Oj, tu jeszcze jedna osoba gdzieś jest. To jest ziemia Beni Khalida, a to jest Kufa. Dobra, tam prosto na Bagdad idziemy! Beni Hile. Okej, tu gdzieś szła kolejna armia, o właśnie. Także mówiłem, a akurat rychło w czas, że ona się przyda na wojnę z Turkami. W końcu zapamięci, bo znowu zapomnę. Weź się tych panów pozbądź. Aha, i nie dojdziesz. No co za dzban. Jest ten asasyn nasz nowy? Halo? Asasino? Weź go tam, zygzyk. Chłop beznadziejny, a... Czekaj, ile ty masz procent rząd? Okej, a ten nasz najlepszy asasino? Okej, dobra, w sumie już jesteś tam bardziej potrzebny, zapraszam. Wy to oblegacie, możemy stracić Raymundię, bo ja nie zdążę tam. Z armiami. Także może być troszeczkę lipawa. Al-Suez, weźmy to szturmujmy, to jest w ogóle sułtan, siema, witam pana sułtana. Możemy spokojnie na automacie to rozegrać, bo to będzie długa bitwa. Umiarkowane zwycięstwo. Czy ja to biorę? Czy ręcznie to rozgrywamy? No dobra, niech będzie. Nie chcę mi się każdej bitwy, zwłaszcza z oblężeniem. Także profilaktycznie Bóg rozpozna swoich, jakby tam jacyś nasi byli. Powiększenie świty. Oprawca. Odczuwa potrzebę posiadania kogoś, kto wykona za niego tortury pod nieobecność władcy. Król Baldwin złowrogi. Chłopie, ty masz tysiące przydomków. Podoba mi się to. Rycerze z Jerozolimy. Też jesteście do przetrenowania. Dobra tam, kurwa, to jest podstawowa jednostka. Weź tu wrzuć tych panów. Włącz te. Krzyż! Gdzie jest krzyż? Krzyż zginął podczas bitwy. No nie, nie może być. Zostaw jeden oddział. I tych jednych, te plemiona sudańskie. Tych oddziałów nigdy nie przetrenujemy, bo to są najemnicy. Chciałbym na razie, żebyś mi powrzucał wszystkie te pobite oddziały, bo można je połączyć teoretycznie. Robimy z was jedną armię póki co. Ciebie. My weźmiemy na razie wszystkich tych. Okej. Wykorzystamy tych najemników na 100%. Bo to jest już czysto, tak? Tak, no tylko tutaj koło Raymundii jakieś armie siedzą. Dasz mi tak. Okej, spoko. Zrekrutuj więcej jazdy. Teraz tak, czy ja coś potrzebuję, czy ja potrzebuję wzmocnić Jerozolimę? No niby idzie na nich dżihad. Także wypadałoby coś tam jednak mieć. Gdzie na razie panowie tutaj siedźcie sobie. O, może? Można. Ta armia ruszona, tamci ruszeni, ci przemieszczeni, tu cyk, 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 wszystko zrobione. Jak tak Konstantynopol trzyma się? Może w drodze powrotnej go... bizantyjska księżniczka. A, tylko że ja nic nie mogę z wami zrobić. Ja mam jakieś księżniczki, bo księżniczki to tam generałów mogą przyciągać na naszą stronę, co jest bardzo fajne. Ale nie mam żadnych księżniczek. Nasze drzewo genealogiczne? Kurde, rozrasta się. Ten zginął, nie? Śmierć zamachu. I ktoś jeszcze ten zginął. Ten śmierć zamachu. Okej. Okay. W sumie straciliśmy trzech generałów? Trzech generałów straciliśmy, nie? Trzech generałów, bo jeszcze ten, Raymond zginął podczas szturmu na Aleksandrię. Tą teraz stracimy de facto. Dobra, ale sobie tuż odbijemy. No i że jeszcze raz wyczyścimy miasto.
Okej, okay, księstwo w Antiochii. Siema, witam. Siema, witam. Przychodźcie, Jerozolimę wspólnie będziemy bronić. Ciekawe, czy Turcy dołączą do dżihadu. Sobie fajnie, jakby dołączyli. Wygrać. Chłopie. Chłopie, wrogowie, Jerozolima. A, oni dołączyli do dżihadu, już widzę. Mamy wrogów na siebie. No jest, o kurwa, ty, pełna armia. Halo, ty, o kurwa, fuck. Armię w dżihadzie i w krucjacie, bo my możemy robić... Znaczy, my nie wiem, czy my możemy tu robić tej kampanii krucjaty jako krucjaty. Bo do tego jest potrzebna zakładka papieża, a jej nie ma. Ty, cholipka, tu... To jest duża armia. I ona idzie do nas. Trzeba się wzmocnić. Okej. Dobra, tu jest siwucha. A Jezus, ale mnie korci ten Konstantynopol. No nosi mnie w ogóle. Powstanie w Egipcie. Mówi się o powstaniu Mameluków w Egipcie. Pomoc dawnych niewolników prowadzi potężny jęk zwany Bajbarasem, a bunt to tylko kwestia czasu. Co? Że co? Wojna, tak, Turcy. Najlepiej rozwinięta frakcja carstwa bizantyjskie dożywa... Harold, generał, zarządca Al-Suezu. Wysłałbym do ciebie jakieś lepsze... tu jest dwóch generałów. Myślę, tego jednego do tamty poszli. Okej. Okay. Raport z rekrutacji, raport z budowy, raport z końca tury. Czekajcie, bo tu jakiś burdel zaczyna się dziać, że tak powiem. Szpiegów potrzebujemy już tutaj, nie wiem. Wy nie zdobywaliście... O rany, mieliście okazję odbić tą osadę, to nie, to czeka... Na co wy czekaliście? Przecież tam garnizonu nie było. No dzbany totalne. Totalne dzbany. No siema, witam. Kurde, ty, damy radę? No jak nie, jak tak? Kolejny sułtan. Serio tylko 7 jeńców wzięliście? Dobra, i te armie idą tam w kierunku tej siwuchy. Tego szpiega możesz tu przodem wysyłać. O Jezus, ale tu będzie potrzebny generał do wieżyczek. Ci wieżyczki postawili. Straszne czasy. Teraz tak, Al-Suez, napraw co możesz. Kościółek machnij. W Kairze, dzielnica kupiecka, okej. Okay. Daj normalne podatki. Co niskie podatki? Płaci, płacz, czy co tam było? Tu też normalne podatki, co to ma być? Wiesz, wiesz co, może na razie odpuść sobie tą dzielnicę kupiecką. Musimy trochę jednostek porekrutować, bo... dżihady do nas idą. Tylko, że to są pobijane armie, nie? O Jezus, nie dojdziesz jeszcze. Okej, generał, świetnie. Nice. Pozbądź się go. Okej. Okej, pięknie. Zmiana cechy. Teraz tak. Zrób krok do tyłu. Machnij tu wieżyczkę. Tak, mam fetysz stawiania wieżyczek. Chodź tędy. Tu na razie nic nie rób. Gdzie jesteście wy? Ty jesteś tu, tak? To jest jakaś armia na południe. Za późno zaczęli... Mogliśmy wcześniej wejść na tą pustynię. To już miałbym piękną sieć wieżyczek i wszystko byśmy widzieli. Tak, to trzeba trochę po omacku biegać. Dobra, teraz tak. Ty na pewno wchodzisz w tego pana. Pięknie będzie generał. Zarąbiście. To co ja kiedyś mówiłem, że często jak robicie automatyczne bitwy z armiami bez generała, to dostajecie tego generała, ale tu coś jest ewidentnie nie tak, bo my co chwilę tego generała dostajemy. Nie, żebym narzekał, ale... zrekrutuj tu jakieś siły. Możesz tą jazdę... Ona jest lepsza od Jerozolimy? 12, 16, a szarża 7. No lepsza od Jerozolimy jest ta, rycerze z Trypolisu. Rekrutuj. Możesz tych łuczników porekrutować. No bo tak jakby dżihady nas idą, nie? Weź tego Assassina. Weź tego Assassina, sprzątnij. Rzuć na jeden kamień. Kurde, dwóch członków rodziny ten chłop mi ubił. Bandyta judaszowy. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Teraz tak. Aszkelonie, zbuduj to. W Jerozolimie nic, w Kraku. Kraku daje do rekrutacji jakieś jednostki. Porekrutujmy tu wokół Jerozolimy. Tak, na wszelki wypadek, na wszelki wielki, jak to mawiają, jakby były jakieś problemy. W tyrze się budują te lepsze stalnie, stajnie, nie? No. To wyślij tą całą kawalerię na przetrenowanie do tyru. Są dobre jednostki. I gdzie tu teraz jest osada? Weź więcej tych pielgrzymów ze sobą. O, jest Tbilisi.
Siema, witam. Serio? No jeszcze jedną turę. Dobra, ale z kawalerią puścimy pierwszą, o. Możemy nawet tak wysłać. Dojdziemy. Spoko, zdobędziemy Tbilisi. W drodze powrotnej zaatakujemy Konstantynopol. Nosi mnie. Nosi mnie na ten Konstantynopol, no nic na to nie poradzę. Czemu Raymundia jest nieszczęśliwa? Co to za braki szczęściu? Proszę tu podateczki zrobić, okej? Okay? Jak to wygląda? 74, 28... No sporo już tych katolików tu biega. Sporo. Daj jednego kapelana tu, a tego drugiego daj do Raymundi. O, można. Okej. Okay. Pieniążki się kończą, ale to nic. To nic, nie? A, tu jest jeszcze armia. Chodź tędy. Tak. Gdzieś tu uderzysz w centrum. Gdzieś najemnicy są. Sporo tych. Czy ty zatrzymasz tę armię? Nie, no dasz radę. A, jeszcze o szpiegu zapomniałem. Dobra, happens. Sam trafi. No siema, to tam. Moment, taki dżihad na siebie mamy, może pomożecie? Czy pomożecie? Tak, pomożemy. Ty, a jakbym zaraz zabił asasynem tego generała z dżihadem. Armie w dżihadzie mają dużo większy zasięg ruchu. Ten, od zwykłych armii. Czy jakbym zabił tego asasynem generała, który odpowiada za dżihad, to armia by się rozwiązała, nie? Armia z dżihadu. Aż spróbuję, zobaczę. Sprawdzę. Kurde, jacyś Turcy armię mają porąbane. Weź, jak oni spam idą. Tak, wiem, że misja nieudana, ale to mnie interesuje. Jakby się nie dało zrobić. Najpierw rozwinięta frakcja, raport z końca tury, zmiana cechy, Harald sprawiedliwy władca, spoko. Raport z budowy, spoko. Raport z rekrutacji. No siema, witam. Tu mam takich asasynów. Książę Korony. O kurde, ty, to jest dwóch. Dziedzic z frakcji, członek rodziny. Dobra, weź na razie tego dziabni. Gówna, nie asasyn. Zmiana cechy. Co spadek cech morderczy? A to jest kolejny. Tu, oni kolejnego asasyna przysłali. Urodzony morderca. No jest urodzony morderca. Jestem na Shashino. O kurwa, ty, bo oni się. Trochę nie doceniłem tych dżihadów. Dobra, do Jerozolimy. Mamy tu jakiegoś generała gdzieś? Tu jest generał. Już odpowiadał za obronę Jerozolimy. Daj tych łuczników. Co tacy nieszczęśliwi, że tego chłopa wyjąłem? Jezus, jak się obrazili. Daj tą kawalerię. Na pewno tych. W sumie daj wszystkich. A wyrzuć tą kawalerię. Kawaleria w mieście aż tak nie jest potrzebna. Weź go wyjmij, żeby przypadkiem nie przejęli miasto z tego. Okej. Okay. Gdzieś tu po bokach możesz rekrutować jednostki. Okej. Pozbądź się tych panów. Okej, nice. Dobra, ty będziesz szedł ich śladem. Oni się nie zaatakują, bo oni idą prosto na Jerozolimę. Tu ocyk, kolejna armia będzie powstawała, właśnie tego potrzebowałem. Co ten Kair taki nieszczęśliwy? Mach im ratusz. Jakieś niewielkie armie na granicy, spoko. Co tu idzie? Tu idzie Rufus i książę Gwidon, dwóch generałów, dobra. O, no mamy 5000 pieniążków bożych. Tu jakaś znowu armia buntownicza powstała. Gdzie jest ta armia? Tu jest ta armia. Aha, możemy stoczyć armię z tymi. Książę Koronny Ekmel. Gdzieś z frakcji. O kurwa, co to za armia? Z Turkami się jeszcze nie biliśmy. Bijemy się z Turkami, go z Turkami. To jest fajna armia. Dużo kawalerii. Przecież my ich szarżą zmieciemy, tylko że nie mogę uderzać tam, gdzie są ci. Ciężka piechota janczarska. Ale... Chociaż nie, czekaj, oni nie są przeciwko kawalerii, tylko przeciw pancerzom. Ale to tak samo działa, nie? Czekajcie, majcie tych? O, jest milicja. Ci mają tylko premię do walki z konnicą. Dobra, spokój.
Jezus, ale będzie szarża Kusari. Może nie powinienem tego robić, ale zrobię to. Po prostu centralnie wryję się w nich naszą kawalerią i dopiero potem piechotą. O Jezus, ty, ale oni sztandarów w tym dżihadzie mają. Mają też machiny oblężnicze. Widzieliście, patrzcie, oni mają trebusze, te wszystkie, znaczy, boże, trebusze. Te magnonele, tak? Magnonele, dobrze pamiętam, i balisty. A jak szybko po mapie popierdzielali? Te wszystkie armie w dżihadzie i krucjatach mają duży boost do przemieszczania się, bardzo duży. Jednostki są darmowe w utrzymaniu. Dobra, tam zmieciemy ich w jednej szarży, tam. Co złego może się stać? Kurde, śmieli podnieść rękę na Jerozolimę, bandyty. Dobrze. Trochę piechota będzie opóźniona. Mam nadzieję, że to nie będzie bolało. Gdzieś tu, gdzieś tu. Gdzie wy jesteście? A gdzieś tu możecie być. Okej. Okay. Gdzieś tu możecie się wbić. Ten oddział jest. Więcej tak chcę, żeby sobie nie przeszkadzali w szarżach, jak będą atakować. Okej, okay. I generalnie gdzieś tu podeślesz. Tylko, że na razie wszyscy nie biegniecie. To oni też szarżują. O, zajebiście będzie. Ten ma dwóch generałów, jeden to jest gdzieś z frakcji. Nie wiem, jak jego kawaleria wygląda. Czekaj, czy on też ma straż przyboczna? Nie, to nie są żadne saladyny. Okej. Okay. Pokaż mi tych janczarów. Są łucznicy. Zaczynają po naszych strzelać. O kurde, ty, jaki oni damage zadają, jak te konie padają. Naprzód. Okej. Okay. Gdzie są ci janczarzy? Ciężka piechota janczarska. O kurde. Ci afgańscy oszczepnicy to będą latać. Co koń się przewrócił, no. No taka gówniana ta szarża. Bo się rozbiegli. Jakiś tryb walki partyzanckiej, mają ci ottomanie. Okej. Okay. Dobra, szarża była do dupy. Odsuńcie się, bo piechota biegnie. Odsuń się. Do tyłu. Do tyłu. Co wygrywają? Zobacz, jakie straty w tej szarży, a nic nie zrobiliście. Dajcie miejsca piechocie i jeszcze raz zaatakujemy na flankach. Czy jakieś kamyki poustawiali? Gówniana ta szarża była. Nie da się ukryć. Dobra, wycofaj tą kawalerię. Staw się tu. Czekajcie, gdzie są te oddziały? Czemu wy jeszcze walczycie? Daj was wszystkich. Mieliście proste zadanie. Odsunąć się. Jeszcze raz możecie wjechać. Czemu tam gdzieś generał w środku walczy? Okej. Okay. Jak tak szybko podbiegliśmy, to oni balist nie mogą wykorzystać, co jest bardzo dobre. Weź tych miotaczy, wjedź. A tym oddziałem możesz tu w tą piechotę. Okej. Okay. Dawaj tu, dawaj tą kawalerią. Ciągnij dalej, 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 dalej. Jedziesz, 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 jedziesz. Gdzie są ci janczarzy, bo oni będą mieli największym problemem na naszą piechotę. Mamy ciężko zbrojną piechotę, a oni są kontrol na ciężko zbrojną piechotę. Jest ciężka piechota janczarska. Jezu, jak oni się przeżynają przez naszych krzyżowców. O rany. Daj do tyłu. Wjedź tu z szarżą. Wjedź tutaj w te magnonele wszystkie. Wjedź tutaj do tyłu. Okej. Okay. No to nie będzie prosta bitwa i straty będą duże. Kurde, tą armię miałem się wbić tam w Mezopotamię. Dobra, ale przynajmniej ja zatrzymam armię z dżihadu. Okej. Okay. Fatalny teren, te kamyki. Na każdym kamyku zatrzymuje się nasza kawaleria i za każdym razem... Co? Czemu wy uciekacie? Halo, panowie! Ja wiem, że tu was od flanki zaatakowali, ale byłem tego świadom. Mieliście po prostu nie pozwolić, żeby strzelali tymi magnonelami. Okej. Okay. Dobra, dajcie całą tą kawalerię z tej strony. Do tyłu. Do tyłu, panowie. Okej. Okay. To jest oddział. Chodźcie tu. Dobra, tam cicho, nie denerwuj mnie. To Morris dowodzi, ten nowy generał. Morris, nie możesz zginąć. Dobrze, pchać. No powoli, powoli przebijamy się przez nich. Prawda, nie jest to tak, jakbym sobie wyobraził. Wieś tutaj. Wieś tutaj. Okej. Okay. Dawaj, kawalerium jeszcze bardziej na plecy. Piechota ottomańska. Miotacze. Ale są miotacze, którzy zarąbiście walczą wręcz, więc takie kurwa jak elfy z trzeciej ery. No i tu jest dwóch generałów, których trzeba ubić. Dobra, ten oddział jest złamany. Weź się cofnij. Okej. Okay. Dawajcie szarżą kawalerii na generała.
Jeeza frakcji. Okej. Wiedź w te trebusze wszystkie balisty. Co mi tu oddział ucieka? Co mi oddział ucieka? O rany. Weź tego generała złap na razie. On nie zauważyłem, skontrolował nas tą ciężką kawalerią. Dacie radę? Czemu ci włócznicy nie walczą? Halo, przebijać się. Przebijać się, czy rozbić te dżihadzijskie armie. Naprzód. Co, że becoming tired? Tu totalen klik. 32, dacie radę? Żeby Morris nie zginął. Morris! Dawno awansowałeś, nie możesz zginąć. Morris, wycofa się, bo jak zginiesz, ta armia zacznie uciekać. Morris, do tyłu. Są jacyś włócznicy? Nie, miecznicy. Fuck. O, dobrze. Kukuluk, sukuluku zginął. Dobrze. Dobrze. Ale patrz, jak Morisa gonią. Dobra, i tu jeszcze został przywódca frakcji. Znaczy, Boże, dziedzic frakcji. Jacyś włócznicy się do niego przebiją, czy nie? Jakiś oddział włóczników na siłę próbuje się przebić. Goń tam. Okej. Okay. Wiecie tu teraz. Pięknie zakręciliście. Boże, jak wyście to wykminili. A generał może tu tych uciekinierów łapać na razie. Okej. Okay. Przebijajcie się. Przebijaj. Już tu tutaj widzisz, że im... Dobra, bitwa wygrana. Tylko chodzi o to, żebyśmy my nie stracili generała, a oni swojego stracili. Także darm jest już bez tego. Z tym generałem. Okej. Okay. To jest jedyny generał na północną część Palestyny. No tu jedna jednostka uciekła. Zapamiętamy sobie was. Śpieszni haszaszaminowie. Okej. Okay. Dobra, też uciekają, nice. Tylko, że on ucieknie, nie? Tak, on ucieknie. Kurde, strasznie duże straty nam zadali. Dobrą armię mieli, bardzo dobrą armię mieli. No ale rozbiliśmy im bardzo dobrą armię. Też z dżihadu. Nie złapiemy go, ucieknie, nie? No właśnie, ucieknie. Dobra, koniec bitwy. No dobra, jednego generała złapaliśmy. Szkoda, że to nie był dziedzic z frakcji. Ale go nie złapaliśmy, tylko od razu go zabiliśmy. Dobra, strać. A jeden generał padł. No i cofnęli się. No całą armię stracili, ale gdzieś z frakcji przetrwał. O panie, co to za bitwa była? Najemników? Mam jakieś posiłki, nie? Się w środku, milicja, no tego raczej rekrutować nie chciałbym. Tych możesz, weź ich w ogóle usuń. Tych też w sumie usuń. Zrekrutuj tych. Dobra, idziecie. Bo ja na pewno nie mogę tych krucjat robić, nie? Widziałem jakiegoś biskupa. Mieliśmy jakiegoś biskupa. No nie, bo to się robi o zakonnice. Bo to się robiło za pomocą zakładki papieża. A my nie mamy tej zakładeczki w tej kampanii, także się nie da. Dobrze, więc teraz tak. W Jerozolimie. Tu cyk się robi. W Damaszku nic się nie... Czemu w Damaszku nic się nie buduje? A machnij warsztat na chwałę zająca. A machnij ryneczek. A machnij te. Niech się buduje. Jak tam to Tbilisi? Nie! Wy bandyty judaszowe znowu mi to robicie! Rysiu, co z tobą jest nie tak? Dobra, poczekam jedną turę. Może nie zdobnie, no zdobędą. Co to jest? Samimi łucznikami? Kurwa, jak samimi łucznikami? No to jak ziomek, wystarczy, że on jedną kawalerem by to zrobił. To był... Jezus! Mogą to przegrać. Czekamy. Zaraz mnie coś trapi. Rysiu, czemu z tobą jest coś nie tak? Kończ turę. Wziąłem tą... Czekaj, poszedłem tymi armiami tam na wschód dalej? A, zapomniałem o tym i o tym. O Jezu. O kurwa, ty, tu idzie pełna armia. O Jezu. Dobra, no to ta armia dżihadyjska to już nie ma większego znaczenia. Tam się minąłem z pełną armią turecką, halo. Znowu jakiś asaszyn idzie. Turcy na samych asasinach polegają. Bandyty. Nie no, bo z tych Turków coraz więcej jest. Halo, to księstwo Antiochii coś robi, czy nie? No wie. Wy mieście z nimi walczyć. Ja swoich pokonałem. Zaręczona Anabela, dobra, spoko.
Powstanie Mamelucków. Dawni niewolnicy zwrócili się przeciwko swoim panom. Mamelucy zrzucili okowy i ustanowili nowy porządek pod wodzą jednego z silnych wojowników. Czy mamy jakieś powstanie? O co tu chodzi? Zajmij osadę Kufa. A, wydarz... O dobra, oni pójdą prosto na tego, na Jerozolimę. W dżihadzie. O co chodzi z tymi Mamelukami? Chyba coś popsułem, bo nie powinno nas tutaj być, a jesteśmy. Chyba miało się ten... miasto się rozbudowuje, Trypolis. Zmarły arystokrata. Biskup, happens. Za ślubinę. Raport z budowy, spoko. Trochę szkoda czasu tracić na rozbijanie tych armii. Trzeba jak najszybciej dostać się do tego. Z tym szpiegiem. Aha, tylko że tu już ten szpieg stoi. No dobra, no to... Nie wiem, no stój tutaj, podświetlaj drogę. Świetnie. Kurwa! No dobra, idziemy stąd. Tyle było. Kolejnych pielgrzymów. No on ruszył na pielgrzymkę. Konstantynopol, Tbilisi, Cypr. Przez chwilę był w Palestynie. Nie mogę. No dobra. Co my mieliśmy zająć? Kufę mieliśmy. Dobra, no to akurat tu idziemy. Dawaj, dobra, i się. Kurde, znów mogłem. A, no jestem zbanem totalnym, no. No nic. Mówię, ta armia z dżihadem powinna prosto pójść na Jerozolimę. Nie powinna się zatrzymywać na tych gównianych osady. I że będzie dobrze. Tu jest dziura, irytuje mnie ta dziura. Weź to po rozświet. Schon, on ma znowu pełną armię. Przed chwilą ci jedną rozbiłem. Dobra, drogę ci zablokujemy. Zobaczymy, co zrobisz. Rekrutuj tu jakieś oddziały. Rany, ale ta krucjata będzie irytująca. 5% musisz. Aha, na koło musisz iść. Dobra, weź go tam. Albo nie, może najpierw tego. Dobra, nice. Ten szpieg niech siedzi w tym Damaszku. Tu asasyni biegają. O, siema, witam. Będzie oblężenie Jerozolimy. Baldwin biegnie, żeby uratować miasto. Tylko, że nie ma armii. Najbardziej mi żal Rysia. No kurwa, no. Nic mu nie wyszło, tylko Cypr zajął. No dobra, zaatakujemy. No, jeżeli tu nie będzie takich armii, tylko coś takiego, to sobie zaatakujemy ten Konstantynopol. A co tam? A co tam? Stać nas. Dobra, Sandomierz, machni lepsze te... jak tam to tyry się budują? Okej, mogę coś przeszkolić? Mogę. Przeszkól. Chotę lepszą zrekrutuj. Wadowice. A, Trypolisy buduj. Graku, jeszcze więcej kawalerii możesz zrekrutować. Trochę piechoty, trochę tego. Trochę tego. Dobra, już sobie pieniążki wydane. Teraz tak. Pozbądź się tego oddziału, pozbądź się tego. Wyrzuć tych. Wrzuć ich na razie tutaj. Uzupełnisz armię, czymkolwiek się da. Oni mają coś do oblegania? Nie mają, czyli będą musieli stać. Dobra, jedną turę mogą sobie oblegać Jerozolimę. W tym czasie Baldwin ogarnie armię. Siema, witam. To jeszcze posiłki dojdą. Problem jest taki, czy wy dojdziecie? Nie, nie dojdziecie, bo albo pójdziecie naokoło, albo będziecie tańczyć. Czemu tańczyć? Będziecie walczyć z Morisem. Moris, bronisz ścieś kotlin górskich koło Sandomierza. Dobrze. Wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić? Chyba tak. O szpiegach pewnie zapomniałem, nie? Dawaj tego szpiega. Kurde, trochę irytująca ta krucjata, znaczy krucjata, ten dżihad, bo czuję się fokusowany. Totalnie fokusowany się czuję. Okej, dobra, więc co? Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się. Na razie.